Dzień dobry. Wszyscy nam polecali, przyjedźcie do Poznania na pierogi do pani Tani, które są ręcznie lepione, które są polecane. Nie tylko my tu byliśmy, zatem jesteśmy zaraz po fajrancie, chwilę po godzinie 11. Dawno pierogów nie jedliśmy, na pewno zjemy coś na słono i na słodko. Jak widzicie, cały czas deszcz pada, bo jest to ten czas, kiedy niestety południe Polski jest zalewane przez powodzie i ulewy. O, ja sobie usiądę. Dawno już nie jadłem pierogów i myślę, że to będzie idealny moment, żeby przy niedzieli, bo jesteśmy tutaj w niedzielę, zjeść dobry, domowy pierożek. Dam mu spróbować, bo wzięliśmy wszystkich pierożków po dwa. Przypomnę, że wszystkie te pierogi są ręcznie lepione, czyli są na świeżo robione. Zamówiliśmy dwa pierożki tradycyjne, ukraińskie czy też ruskie, jak kto woli, wytrawne z kaczką, wiejskie, które są z tego, co pani nam powiedziała, z serem i z okrasą, ze skwarkami. Będą też wersje na słodko z jagodami i z serem, talerz pierogowych rozmaitości. Jak przystało na chłopaka, który jest mączny, który uwielbia kopytka, ziemniaki we wszystkich postaciach, a także pierogi. Jestem dzisiaj ukontentowany. Zaczynamy od tego oto pięknego pierożka z brokułami. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Widzicie, jaki jest w środku? Brokuły, coś dla wegeświrów. Kapitalne ciasto, idealnie. Jeśli chodzi o przyprawę, sól, pieprz. Zobaczcie, chwila, moment, już go nie ma. Fajna polewa z takiego pesto, a na moim talerzyku już ląduje. Zobaczcie, jaki opalony meksykański pierożek. Na górze szczypiorek, jest ostra papryczka. Zobaczymy, co w środku. Jest mięsko, jest kukurydza. Ludzki organizm bardzo lubi kukurydzę. Słuchajcie, ciasto, mięso ostre, pikantne, no, jak przystało na meksykańskie. Jest charakter. Papryczka daje radę. Jest oczywiście czerwona fasola. To jest coś dla mnie, czyli wielbiciela mącznych dań i lubiących pikantne rzeczy. Czuję to. Cheers. Ser z bryndzą. Zobaczcie, ten środkowy. Są skwareczki. Mówiłem wam, że ja w poprzednim wcieleniu byłem góralem. Tak, tak, w Zakopanem mieszkałem. Zobaczcie, jest serek. Jak pachnie, od razu widać, że jest wędzony. Nie wiem, bo nie pytaliśmy o to, ale wydaje mi się, że to jest hit lokalu. I jesteśmy w Poznaniu, a nie w Zakopanem. Bardzo fajnie się komponuje koperek z tym. Wiesz, że koperek jest dobry na to właśnie, żeby wspomóc trawienie, żeby złagodzić te wszystkie dolegliwości. Które masz, dajmy. Które mam. Ukłony dla Krzycha, który wczoraj odwiedził nas. No i wiadomo, że jak przyszli goście, no to musieliśmy chwilę posiedzieć, porozmawiać. Bardzo miło się było spotkać i... Porozmawialiśmy o sanatorium. O sanatorium miłości. Poleciłem hotel, w którym byłem w Ciechocinku. Jednym słowem, to było bardzo miłe spotkanie. Tu jest żurawinka. Skoro jest żurawinka, to w środku musi być kaczka. Dobrze, troszkę tej żurawinki tutaj. O, o, o. Wiecie, jak robi kaczka? Kwa, 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 kwa. Wytrawny pierożek z kaczką. Jakbym miał wytypować teraz dwójkę, która robi tutaj niesamowitą furorę i sprzedaje ich się najwięcej, to bym wybrał wędzony ser, bryndza i właśnie tą kaczkę. Do tego jakościowy farsz. No naprawdę topowy pieróg. No i nie ukrywajmy, ja zjadłem kilka i czuję, że miałbym teraz energii, żeby biegać wokół tego budynku na jednej nodze. Za bardzo deszcz pada. Wiesz, że wczoraj się zakochałem w Poznaniu? Wiedziałeś o tym?
Poznałem panią Martę, pani Marta. Nawet kilka osób pisało w komentarzu, żebym ją pozdrowił, także z tego miejsca pani Marto pozdrawiam. Pani Marta nam pomagała w różnego typu konkursach, aktywnościach na stadionie i rzucała piłeczkami. Jest cebulka, jest mięso. Przepraszam, to jest tak zwany pierożek. Myślałem, że to jest z mięsem, ale to jest tak zwany ukraiński czy rosyjski, jak to woli, ruski. Ja wolę z mięsem, ale te zajadałyby, ażby im się uszy trzęsły. Ta cebulka. Siedzimy tutaj chwilę, już połowę prawie nie ma. I zostały te, które mają również cebulkę, ale mają świeży szczypiorek dla rozróżnienia, żeby inaczej wyglądały. Tak jest. Są. Śpilbuś od razu zabrał tego z mięsem. Z kaczką weź. Wszystkie. Lubisz, mamie pierogi, co? Bardzo lubię. Wszystkie na słono już zjedzone. Moja klasyfikacja. Miejsce pierwsze. Wędzony ser z bryndzą. Miejsce drugie. Kaczka. Miejsce trzecie. Meksyk. Miejsce czwarte. Mięso, ale Meksyk i mięso na równi. Miejsce piąte. Brokuł. Ale nie to, że jest jakoś dużo niżej, tylko po prostu nie ma w sobie mięsa. Przechodzimy do tych, które są na słodko. Będą to pierogi z jagodami, a także, uwaga, pierogi w cieście czekoladowym z serem i z malinami. Zaczniemy od jagód i borówek. To już jest ten sezon. Jesteśmy tutaj we wrześniu, jadąc trasą, widzimy, że przy lesie stoją lokalni mieszkańcy. Najczęściej są to mężczyźni, ale są też również kobiety. I sprzedają tak zwane dary lasu, czyli jagody, borówki, na przykład grzyby, kurki, podgrzybki, maślaki. Zobaczcie, jak to się rozpływa. Na układ pokarmowy działają po prostu bardzo dobrze. Chciałbym poznać w niedługim czasie dziewczynę, żeby miała na imię Jagoda. To po prostu zjem w całości. Ja chciałem dodać, że to jest śmietana na górze. Świeże te jagody i kapitalne ciasto. W środku odrobina cukru. Nie wiem, co lepsze, czy deser, czy danie główne. Zjedzmy to, ten drugi, który jest w cieście czekoladowym. Jest ser, są maliny. Ten pierożek w cieście czekoladowym z serem i z malinami jest absolutnym hitem. Przepraszam, że to powiem. Myślę, że się nie obrazi na mnie pan Obajtek, ale często gościliśmy na jego stacjach benzynowych i często brałem jako dodatek do kawy koszyczek z malinami. To ten wkład, który tutaj jest, jest od koszyczka z malinami dwa razy lepszy. Na słodko z malinami to jest dla mnie hit. Do tego ciasto czekoladowe, co jest nieoczekiwanym połączeniem. Przyjeżdżam tutaj z ukochaną osobą, sobie zamawiam 5 pierogów z kaczką, 5 pierogów z wędzoną bryndzą, 5 tych w cieście czekoladowym z malinami i z serem. Jesteśmy ukontentowani i wychodzimy tak uśmiechnięci. Można wziąć na wynos. Zjedliśmy pierwsze, drugie danie i deser. I wszerz. Ja jestem zadowolony. Zapytacie, ile zapłaciliśmy za całe to zamieszanie? 50 polskich złotych. Oczywiście, gdybyście chcieli wziąć odpowiednią porcję, czy też małą, czy też mniejszą, 6 pierogów, czy też więcej, około 20 zł kosztuje taka porcja. My wzięliśmy taki miks wszystkich możliwych dostępnych. Ale dostaliśmy też rabat. Ale dostaliśmy też rabat, bo pani zobaczyła, że lubimy mączne przetwory różnego typu i dania. Jeżeli ktoś lubi pierogi, musi przyjechać tutaj do Poznania, do pani Tani. I te oceny na Google 4,9 i ponad 180 opinii, to nie jest przypadek. Mój żołądek zaufał temu lokalowi. Wdzięczny. Jeśli chodzi o samo miejsce, możecie sobie usiąść wewnątrz. Jest kilka stolików. Wszystko jest właśnie utrzymane w konwencji pierogowej. Za moimi plecami widzicie skorupki, jajek. Wszystko ręcznie lepione i cała ta aranżacja jest jak gdyby w ten deseń. Oczywiście jest to taki bar szybkiej obsługi. Jest zlokalizowany na osiedlu. Blisko w sąsiedztwie mamy sklep każdego Polaka, czyli Żabkę. Dzisiaj przy niedzieli widzimy tutaj niesamowity ruch. Co chwilę ktoś wychodzi, chowa za pazuchę. Co? No mleko chowa. Nie mleko. Mniejszą butelkę i dwie większe albo puszkę. I idzie w świat. Naprzeciwko Lidl, także myślę, że fajne miejsce, bo ci, którzy przyjadą na zakupy, mogą od razu sobie coś zjeść. Wiem, że też jest drugi lokal w osiedlu Winogrady w Poznaniu. Przypomnę, że prezesem tego klubu z Winograd jest Andrzej Juskowiak, legenda Lecha Poznań. Ale tutaj osiedlowy bar, naprawdę z pierogami na bardzo wysokim poziomie. Jak będziecie w Wielkopolsce, jak będziecie w Poznaniu, przyjedźcie tutaj. Na pewno będziecie ukontentowani, zjecie smacznie, w dobrej cenie, ale przede wszystkim wyjdziecie z uśmiechem na twarzy, tak jak my wychodzimy i ruszamy w dalszą trasę. Żegnamy się smacznie, ale przede wszystkim jesteśmy najedzeni.
Do zobaczenia w kolejnych ulanych testach. Jeżeli byliście w Poznaniu albo byliście w tym lokalu, napiszcie nam swoje doświadczenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.